cogemos el car mañana. Hoy solo las maletas. ¿Y si me pintan tu piecua? To upstairs. Wiesz, to jest na samym dnie piekła. Ale w amerykańskich filmach się otwiera. Nie ma liny. Podebraliśmy graty. Samochodziki poupakowywane elegancko. Naprawdę na Manhattanie jest pewien problem z parkowaniem samochodów, jak widzicie. Nie? Nie, tu jest taki, wiesz, widać, że starodawny ten parking, nie? Stary budynek i tak dalej. Ale w różnych... Trochę zakurzony. Ile tu pięter jest? 4, tak? Nie wiem, czy to im się spyla, powiem ci, bo chyba na 4 piętrach zrobić hotel, to więcej masz przecinki niż na samochodach. Chociaż, no tak, samochód parkuje i bez hodowców pójdzie. Kolejna wyższość walizek jeżdżonych nad plecakami. Jakbym tu znowu przyjechał z plecakiem, to każdy Georgic by leciał z torbą, łysa by leciała z tym, z torbą, a ja bym leciał z plecakiem, ale mam torbę i zbliżamy się. O kurnie, jaki śmieszny. Do artystycznego hydrantu. Bardzo mi się podoba. W formie takiego pieska strażaka. Ale patrz, tu jest tak zrobione, że nie ma parteru, jest pierwsze. Zawsze jest jakiś zerowy, a tu nie, jest od jedynki. Nie, gwiazdką oznaczają parter. No tak, ale jest jako jedynka. No to, bo to, bo wyjdzie. Czy co? Czy co? Ciekawe, czy się zmieści. Mógłbyś się zatrzymać. No co, już nie przesadzę. Są mi też wygodniejsze bryczki. Jeżeli ktoś się już nie mieści w standardową, to może sobie wynająć swojego gościa, który skrobie sobie stopy w środku. Skrobie sobie stopy w środku śmierdzące murzyńskie i jeździć taką furką. Patrzcie, jak policjant zaparkował swoją furę, tak? W ogóle bez tego. Stoi sobie i zaparkował. A nie, bo on jest z drugiej strony. Myślałem, że zaparkował, a on sobie tutaj zaraz skoczy i odjeżdża. No, na Manhattanie to jest dobry pomysł z takim koniem, nie? Co ciekawe, u nas Araby mają kebaby, a tutaj Arabi mają... To my idziemy tam zająć kolejkę do Shake Shack. Okej? Dobra, to ja tam przyjdę za chwilę. Tam jest ludzi, stary, nie? Dzisiaj znowu jesteśmy na Times Square, bo wczoraj nas trochę deszcz przegonił. No i łysa musi sobie kupować pamiątek wszelakich, różnych, kwadratowych i podłużnych z Nowego Jorku. To miejsce, czyli Times Square w Nowym Jorku, zdecydowanie jest tylko i wyłącznie dla masochistów, którzy lubią spędzać czas w tak kurewsko zatłoczonym przez turystów miejscu. Po prostu porażające to jest. No można to zobaczyć raz, ale chyba ani jednego Nowojorczyka tutaj nie ma, bo chyba by mu się nie chciało tutaj przychodzić. Shake Shack. Co? No już zaraz. Już po robocie. Kolejka w tym lokalu, który Georgic zachwalał. Dostał cynę od tutaj Nowojorczyka typowego. Od Amerykanki. Amerykanki, że tu jest po prostu the best. No i stoimy jak leszcze w kolejce, bo mieliśmy zjeść szejki. Zamawiamy dryneczki i odbieramy. A tam całe mnóstwo ludzi robi to pyszne jedzenko.
jak widzicie, pracują sobie w rękawiczkach, żeby nie upaprać. Dobra, dostajemy wibrator, który nam będzie wibrował. Mój ma 643 numer, George'ka 658. I od razu rachunek, lecimy po kolei. Wziąłem zestaw testowy. Hamburger, cheeseburger, czy hamburger, hot dog, frytki jakieś serowe, vanilla shake i diet coke. Oczywiście trzeba trzymać fason i nie można nie jeść, nie diet coke. Ale rozumiem ludzi narzekających na picie dietetycznej coli. Po co? No, raka mózgu dostajesz, człowieku, no wiesz. Teraz o twoje zdrowie. Trzeba przyznać, że tak się patrzy na tych gości, co tutaj hamburgerowni zamawiają i tutaj co siedzą na ławce, to zbyt wielu amerykańskich grubasów nie widzę, no. Nam nie pokazujesz na siebie. No nie, no, ja nie jestem amerykański, jestem teraz lokalny, krajowy. Czasami się trafi jakiś nadwymiar jeden, ale nie jest to dramatyczna sytuacja, jak ja się spodziewałem. Ja nie mogę, jestem na żarta, ja nie zjem. Ej, spróbuj tego burgera. Ale gryza tylko weź. Żeby zjeść, nie mogę, no mam pełen brzuch, to co zjem tego. Szejka, ja nie wiem, jak to ciebie mówi. Dobra, łysa się wpieniła. Ja też nie jestem głodny, ale... To wygląda, a smakuje jeszcze lepiej, naprawdę. Smakuje jeszcze lepiej? Prawda. Wiem frytki z serem. Też takich nie testowałem nigdy. Przyszedł zamówienie mocnego z frytki z serem. Wziął na wypróbowanie. Ale jakoś słabe. Mało sera? Nie, tak mi się jakoś to nie komponuje, powiem ci. Nie, może dojrzeje. Jeszcze poflambiruje dłużej. W razie jest jego burger na z bekonem i wziął przez toga. Co to jest za hot dog? Nie wiem, to jest tutaj klasyczne. Takie wszystkie, co się nazywałem shake, to wziąłem. No bo jak już mamy, jesteśmy w knajpie, która się nazywa Shake and Shake, no to biorę takie firmowe. Słuchajcie, potestowałem burgera. Generalnie otrzymał moją rekomendację. Czy spokojnie mogą sobie wydrukować ją i powiesić na ścianie. Hot dog też trochę może za dużo jest nakombinowane, ale jest smaczny. Super są faktycznie szejki. Taki jakiś ten waniliowy jest zupełnie inny niż w smaku. Taki bardziej delikatny, prawda? Moim zdaniem nie był taki agresywnej słodyczy, tak jakby sercowy. Tak, fajny. Ale w ogóle w smaku nie jest taki grudkowany, tylko taki jest bardzo miękki. No i generalnie jak ktoś jest z Nowego Jorku, albo będzie w Nowym Jorku, albo gdzieś jest ten Shake and Shack. Jeszcze raz przypomnę logo tej korporacji, jak mi się tu kamera ustawi. To proponuję poszukać sobie i wytestować, bo na pewno warto każdemu łowcy smaku wytestować takie typowe amerykańskie danie. Co prawda dzisiaj żeśmy nie planowali w ogóle jeść, no ale chyba do końca roku już nie będę jadł żadnych fast foodów. Jeden z lepszych burgerów, takich typowo zrobionych na szybko, które w ostatnim czasie jadłem. Nie wiem, jak mocny twój. Dobra, George, kończ to nagranie, bo samochód podjechał, trzeba się pakować, a wiesz, na pasach stoi. To może być ostatni film, który nagrywam. Jedziemy na Bronx. Gdzieś mamy się wspiąć na jakiś szczyt i zrobić ujęcie Nowego Jorku ze szczytu. Jak wrócimy, to się odezwę. Jak nie wrócimy, to się już nie odezwę. Dobra, dojechaliśmy na Brooklyn, słuchajcie. Jedna stacja za Manhattanem. Celem obgluknięcia sobie Nowego Jorku nocą, bo tak naprawdę już dzisiaj nic nie zdążymy zrobić. Jeszcze jutro jakieś poranne biegi w Central Parku są planowane. No i trzeba spadać z powrotem do Atlanty. No. Widok jest naprawdę fajny. Nie wiem, co prawda, czy na co dzień by mi się taki podobał, ale pewnie by mi się podobał. Generalnie podoba mi się tutaj mocno w tym zatłoczonym, parnym, zwariowanym mieście. Tak sobie siedzimy i podziwiamy widok na Manhattan. Ci goście, co tu w tych blokach mieszkają, to mają niezły widok, trzeba przyznać. U nas zazwyczaj się kupuje fototapetę na ścianę, żeby mieć taki widok, a oni wystarczy, że odsuną okno. Nawet firanek. No nie, no widok fajny. Tylko przypuszczam, że mieszkanka akurat z tym widokiem nie są najtańsze. Zajmę się.
nawalniam sobie. Że każdy pies, wiesz, no pies to jest tak, że on nie ma, on ma wentylację tylko w łapach i w nosie, tak?